Cześć, nazywam się Magdalena Kwaśnik, psycholog z gabinetu Domek na Drzewie, a to jest podcast 7 uczuć, w którym poruszam tematy dotyczące dzieci, ich emocji oraz potrzeb. Dzisiejszy odcinek to już drugi poświęcony tematyce wysoko wrażliwych dzieci, i w tym odcinku chciałabym się skupić na tym, w jaki sposób wychowywać i w jaki sposób wspierać dzieci wysoko wrażliwe, tak aby ta cecha była postrzegana przez nie same i przez otoczenie jako pewnego rodzaju potencjał, a nie przekleństwo. Cześć, nazywam się Magdalena Kwaśnik, psycholog z gabinetu Domek na Drzewie, a to jest podcast 7 Uczuć, w którym poruszam tematy dotyczące dzieci, ich emocji oraz potrzeb. I na początek chciałabym zacząć od takich badań, które bardzo jasno pokazują, że takie dzieci, które mają bezpieczną relację ze swoim opiekunem,. I takie dzieci, które są pod opieką troskliwych opiekunów w trakcie, kiedy mama akurat nie jest obok, to są te dzieci, które odczuwają automatycznie mniejszy stres. W związku z tym możemy tutaj wysnuć taki wniosek, że troskliwa opieka może redukować stopień pobudzenia organizmu, czyli ilości stresu doświadczonego przez dziecko. Dla wysoko wrażliwych dzieci bardzo ważna jest taka świadomość tego, że mogą one uzyskać wsparcie w trudnych sytuacjach, ponieważ, tak jak już wcześniej powiedziałam w pierwszym odcinku, w większym stopniu uświadamiają sobie zagrożenie, ale też w większym stopniu zdają sobie sprawę z tego, jak duże wsparcie i troskę mogą otrzymać od swoich najbliższych. Tutaj należy też wspomnieć o tym, że paradoks wychowywania dzieci wysoko wrażliwych polega na tym, że ci opiekunowie, ci rodzice, którzy byli tacy bardziej dostępni dla tego dziecka, którzy w większym stopniu potrafili odpowiedzieć na jego potrzeby, to byli też ci, których wysoko wrażliwe dzieci przysparzały im więcej problemów. I teraz ktoś by mógł zapytać, dlaczego tak się dzieje dlatego że jeżeli wysoko wrażliwe dziecko trafi na rodzica, który bardzo dobrze radzi sobie z odczytywaniem jego potrzeb, z odczytywaniem jego emocji i takiego bardzo dbającego o to, żeby to dziecko nie było przebodźcowane, to Dziecko wtedy dostaje również taki komunikat, że może być sobą, że może wyrażać swoje uczucia, wszystkie uczucia i one będą przez rodzica akceptowane. Natomiast dziecko, które nie reaguje w ten sposób, mimo że określane jest jako dziecko wysoko wrażliwe, to czasami to może być spowodowane tym, że po prostu dusi w sobie te emocje i to jest czasami też takie niepokojące, kiedy właśnie rodzic przychodzi i mówi o tym, że właściwie moje dziecko jest wysoko wrażliwe, ja to widzę. Natomiast w zasadzie muszę powiedzieć, że nigdy nie było z nim żadnych problemów. Trzeba tutaj pamiętać o tym, że dzieci wysoko wrażliwe mogą się między sobą różnić. To jest to, o czym mówiłam w pierwszym odcinku o tej introwersji i ekstrawersji. Bo wynika to też z innych cech charakteru, ale również z tego, że dzieci uczą się przez modelowanie, czyli dzieci uczą się naśladując również nasze zachowania. Tutaj też chciałabym powiedzieć o takim mechanizmie błędnego koła, ponieważ jeżeli jest tak, że ja chcę, żeby moje dziecko było jakieś, to im bardziej będę się starała, żeby to wysoko wrażliwe dziecko było na przykład bardziej otwarte, bardziej odważne, to tym większa będzie moja frustracja i złość, że to dziecko nie jest takie jak ja bym chciała, żeby było. I teraz chciałabym sobie troszeczkę prześledzić te cechy, o których wcześniej wspominałam, cechy dziecka wysoko wrażliwego, i dać po prostu takie wskazówki, w jaki sposób możemy sobie radzić z tymi, z tymi cechami. Oczywiście tutaj warto podkreślić to, co już mówiłam, że każda z tych cech może być odbierana zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Jeżeli sobie powiemy o subtelności, to subtelność może mieć bardzo pozytywne znaczenie, ponieważ to oznacza, że nasze dziecko jest bardzo wyczulone na różnego rodzaju bodźce, których inni nie zauważają, ale to też ma swoje, negatywne strony, złe strony z perspektywy nas jako rodziców czy opiekunów. Może to oznaczać, że nasze dziecko będzie na przykład szczególnie wyczulone na metkę w bluzce albo na to, że coś nie jest zrobione tak jak ono by chciało. I teraz to co może nam pomóc jakoś tak poradzić sobie z tą subtelnością w takich trudniejszych sytuacjach, to po pierwsze taka wiara, że dziecko mówi prawdę. Czyli my musimy zmienić swoje nastawienie do dziecka, musimy jakby zaakceptować to, że pewne rzeczy wynikają z tej wysokiej wrażliwości jako cechy. Ważne jest również takie zadbanie o to, żeby dziecko było wypoczęte i najedzone, dlatego że niezaspokojone potrzeby będą wzmacniać właśnie tą taką wrażliwość dziecka na określone rzeczy. Pomocne może być też takie wytyczenie granic oczekiwań, czyli jeżeli na przykład dziecko ma trudność z tym, że jego buty nie są zasznurowane tak, jak ono by chciało. To możemy też z dzieckiem się umówić, że spróbujemy je na przykład trzy razy inaczej zasznurować, ale jeżeli za każdym razem będzie źle, no to wówczas po prostu rezygnujemy z tego i idziemy w, takich, w tak zasznurowanych butach, jak, jak one są. Ważna jest, jeżeli nie najważniejsza, tutaj w wychowywaniu takiego dziecka, akceptacja jego emocji. Czyli zamiast na przykład mówić dziecku, że ty znowu wymyślasz, że to nie jest możliwe, żeby to cię bolało, że dlaczego inne dzieci potrafią się jakoś tam zaadoptować, a ty nie, to lepiej jest wyrazić takie zrozumienie dla uczuć dziecka i dla faktu, że być może jesteśmy teraz w Takiej sytuacji, że nie możemy nic z tym problemem dziecka zrobić, bo na przykład jesteśmy na zakupach, bo się spieszymy, bo jesteśmy w samochodzie i w tym momencie nie jesteśmy w stanie fizycznie nic zrobić, żeby mu pomóc. Natomiast y, samo to wsparcie, właśnie w tych trudnych sytuacjach, i też taki powrót do tej sytuacji w momencie, gdy będzie już to możliwe. Jest bardzo ważne dla dziecka, bo to jest tak naprawdę uznanie tego, jakie, jakie to dziecko jest. To jest tak naprawdę uznanie dla, dla prawdziwości tego, co przeżywa. Kolejną taką rzeczą jest dawanie dziecka wyboru w różnego rodzaju sytuacjach. Czyli jeżeli na przykład jest to kwestia takiej, takiego bardzo dużego wyczulenia na przykład na to, co dziecko je, to załóżmy, przy śniadaniu dajemy dziecku wybór, że możesz zjeść to albo możesz zjeść to. Tym samym w ogóle jakby nie wchodzimy w dyskusję na temat tego, czy dziecko ma zjeść śniadanie, czy nie ma zjeść śniadania. Raczej tutaj wzmacniamy jego sprawczość poprzez właśnie taki konkretny, poprzez konkretne danie wyboru. Kolejną kwestią jest pobudzenie, i tutaj sobie na pewno zadajemy pytanie: jak regulować to pobudzenie? Wiemy już o tym, że to pobudzenie u dzieci wysoko wrażliwych jest bardzo wysokie, szczególnie w sytuacjach porażki, szczególnie w takich sytuacjach rywalizacyjnych, dlatego bardzo dobrze byłoby zadbać o to, żeby dziecko miało jakąś pasję, miało jakąś taką swoją mocną stronę. Chociażby ona była jedna, natomiast ym, będzie stanowiła taką przeciwwagę dla wszystkich y, takich być może negatywnych doświadczeń. Kolejną sprawą jest ćwiczenie stresujących sytuacji, czyli na przykład jeżeli wiemy, że dziecko jest przed swoim pierwszym jakimś sprawdzianem albo ma na przykład jutro jakieś, jakieś, jakieś zawody takie klasowe i gdzieś tam jest ważne dla niego to, żeby się dobrze zaprezentować, to warto przećwiczyć taką sytuację wcześniej w domu. Również pod kątem takiej edukacji na temat tego, jak na przykład dziecko może sobie poradzić chociażby z porażką, czyli rozmawiając z dzieckiem wysoko wrażliwym, warto tutaj przedyskutować różne scenariusze, czyli jak myślisz, co mogłoby ci pomóc, jeżeli, jeżeli na przykład nie uda ci się wygrać, jak myślisz, co wtedy będziesz czuł. Też pomocna może być edukacja na temat w ogóle tego, jak to pobudzenie się objawia, czyli co się wtedy dzieje z organizmem, jakie sygnały wysyła nam ciało o tym, że, że już ma dość, że po prostu nasz organizm jest zmęczony. I taka ostatnia wskazówka to. Warto, żeby dopilnować, by nie wszystko kręciło się wokół presji i takiej rywalizacji dziecka z rówieśnikami, czyli żeby kształtować w dziecku takie poczucie, że na przykład Ważne jest uczestnictwo w jakichś aktywnościach, gdzie nieważne tak naprawdę jest, kto wygra, ponieważ nie są to zawody, nie jest to konkurs, natomiast ważna jest sama przyjemność, jakiej się doświadcza w związku z wykonywaniem jakiejś czynności. Mówiłam też tutaj o takich głębokich reakcjach wewnętrznych, o tej emocjonalności dziecka, która może się przejawiać w taki sposób, że dziecko jest bardzo wrażliwe na to, co nie tylko ono samo czuje, ale też co czują inne osoby wokół. I tutaj pomocne, ważne byłoby przede wszystkim zastanowienie się nad tym, jak my sami podchodzimy do tematu emocji. Czy to jest tak, że my pozwalamy dziecku na ich wyrażanie, czy to jest tak, że raczej je tłumimy? Jak tak naprawdę chcemy, aby dziecko sobie z nimi radziło? Tutaj, w przypadku dzieci wysoko wrażliwych, te dzieci bardzo dobrze potrafią odczytywać emocje, potrafią je wyrażać. Natomiast ważne jest to, żeby dać taki przekaz, że każda emocja jest w porządku. I że nawet te trudniejsze emocje, tak się bardzo często na przykład określa złość, są po coś. Istotne jest towarzyszenie właśnie dziecku wtedy, gdy przeżywa jakąś złość, gdy przeżywa jakąś frustrację, wsłuchiwanie się tak naprawdę. O co temu naszemu dziecku chodzi? Zamiast takiego etykietowania, nazywania, że ty to jesteś taki wysoko wrażliwy i po prostu nie poradzisz sobie w życiu, bo za dużo myślisz na ten temat, bo za dużo analizujesz, bo za dużo czujesz. Nie w ten sposób. Warto też zastanowić się. Nad tym, jak my sobie radzimy z emocjami, jak reagujemy, czy w sytuacjach radości, czy złości, czy, czy na przykład smutku, ponieważ y, dawanie przykładu takiemu dziecku, jak sobie można radzić z tymi emocjami, może spowodować, że takim dzieciom będzie po prostu łatwiej. Tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na taką bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o tą emocjonalność dziecka, ponieważ my, widząc to, w jaki sposób dziecko wysoko wrażliwe odbiera świat, możemy sobie myśleć, że to jest przegięcie, że tego jest za dużo, że to dziecko po prostu nie ma się przejmować tym, co mówią inni. No bo tak naprawdę to w sumie oni cię nawet nie widzą, nie zauważają i, i na pewno sobie w taki sposób o tobie nie myślą, w jaki ty sobie myślisz na ten temat. Natomiast to jest bardzo trudne dla takiego dziecka, ponieważ ono widzi wszystko. I tu jest bardzo duża taka pułapka, na którą trzeba być czujnym, ponieważ to. Obserwowanie potrzeb innych ludzi, ta świadomość tych potrzeb innych ludzi może spowodować, że potrzeby dziecka dla niego samego będą na drugim planie, że to dziecko będzie bardzo mocno się skupiało na tym, żeby, żeby innym pomóc, natomiast nie będzie zupełnie myślało o sobie. Dlatego istotna jest nauka takiej właśnie asertywności, odmawiania, mówienia tego, że ktoś na przykład nie ma racji. Że to dziecko czegoś nie zrobi, i, i takiego w ogóle kształtowania zaufania do swoich decyzji, do siebie samego. Czasami też się zdarza tak, że takie właśnie dziecko, czyli dziecko wysokowrażliwe, dziecko, które cechuje się tymi głębokimi reakcjami wewnętrznymi, staje się też takim powiernikiem w rodzinie. Czyli to się, to się zazwyczaj dzieje w takich rodzinach, kiedy. Na przykład jest tylko mama, albo tylko tata, i samotnie wychowują to dziecko, wówczas przez to, że ono właśnie jest takie bardzo mocno empatyczne, bardzo wrażliwe, też czasami nadwyraz dojrzałe w tej swojej emocjonalności, może stać się takim powiernikiem problemów osoby dorosłej, a przy tym, biorąc pod uwagę jego właśnie wrażliwość, być też o wiele bardziej obciążone. Teraz chciałabym przejść do strachu przed podjęciem ryzyka, które wynika z tego, że dzieci wysoko wrażliwe boją się potencjalnego niebezpieczeństwa. Jak spojrzeć na to z takiej pozytywnej, dobrej strony? Bo wiadomo, że no świat, w którym żyjemy, raczej promuje taką odwagę, takie przekraczanie siebie, wychodzenie właśnie ze strefy komfortu to jest bardzo, takie, bardzo taki popularny frazes teraz. Natomiast jak tak naprawdę spojrzeć na tą taką obawę przed ryzykiem, jako na zasób? Po pierwsze, Ważne jest dostrzeżenie zalety takiego podejścia. Czyli możemy sobie na to spojrzeć tak, że skoro ja mam dziecko wysoko wrażliwe, które na przykład raczej nie podejmuje ryzyka, no to jest małe prawdopodobieństwo, że na przykład zrobi sobie krzywdę, że zachowa się w jakiś tam sposób nieodpowiedzialnie, że coś mu się stanie. Jeżeli widzimy, że, że jest jakaś sytuacja, na przykład jesteśmy na wakacjach i, i nasze dziecko ma problem z przełamaniem się, ze spróbowaniem nowej rzeczy, no to warto spojrzeć z perspektywy dziecka na tą sytuację. Bo jeżeli na przykład jesteśmy nad morzem i widzimy, i widzimy, że jest jakaś spora fala, no to musimy wziąć pod uwagę, że dla naszego dziecka ta fala jest zdecydowanie jeszcze większa. To jest taka troszeczkę też metafora, czyli że to, co my czasami uznajemy za, za jakąś taką małą sprawę, dla tego dziecka może być naprawdę bardzo dużym wyzwaniem. Warto też porównywać nowe doświadczenia do tego, co już dziecko przerobiło. Czyli jeżeli na przykład to jest jakieś spotkanie z nową osobą, czy na przykład z, z, z członkiem rodziny, którego dziecko jeszcze nie poznało, to warto dać mu jakiś taki punkt odniesienia, że, no, że, że, że na przykład będzie podobnie jak u babci, że będziemy robić podobne rzeczy jak u babci tak żeby ono mogło sobie tutaj to pozytywnie skojarzyć. No tutaj powszechną taką metodą to jest ta metoda krok po kroku, czyli jeżeli załóżmy dziecko obawia się kontaktu z jakimś zwierzęciem, na przykład z psem, to stopniowo stopniowo staramy się go Oswajać, czyli na przykład na początku dziecko stoi w bardzo dużej odległości od tego psa, po jakimś tam czasie, kiedy na przykład regularnie wychodzimy, załóżmy na Plac Zabaw i widzimy jakiegoś psa, to dziecko jest bliżej. No, i w ten sposób wyznaczać sobie takie kolejne, kolejne wyzwania temu dziecku. To, co jest istotne, to też możliwość odwrotu z sytuacji, czyli jeżeli na przykład wiemy, że nasze dziecko będzie uczestniczyło w, w jakiejś takiej słabo komfortowej, mało komfortowej sytuacji, typu czy, czy na przykład urodziny kolegi, czy, czy jakiś taki nie wiem, bal przebierańców, powiedzmy, czyli będzie się generalnie dużo działo. To też ważne, żeby dać dziecku takie poczucie, że ono może się z tej sytuacji wycofać i wyposażyć go też w takie informacje, co ono wtedy może zrobić. Czyli, że, że na przykład może usiąść gdzieś z boku, albo może poprosić panią o pomoc, albo na przykład jest, jest możliwość, że rodzic go wcześniej odbierze z takiego, z takiego wydarzenia, z takiej imprezy. No, i też taka myślę, że, że bardziej intuicyjna metoda to jest staranie się przedstawienia korzyści tak naprawdę nowej sytuacji, czyli co tak naprawdę da dziecku to, że, że idzie do nowej klasy, do nowej szkoły, co tak naprawdę mu da to, że, że spróbuje na przykład pływania. W ten sposób również możemy minimalizować ten strach przed podjęciem ryzyka. Teraz chciałabym troszeczkę opowiedzieć o tej relacji stricte dziecko-rodzic. Tutaj mm, naukowcy opisują, że tak naprawdę kluczowe jest dopasowanie rodzica do dziecka, co nie oznacza, że mm, zarówno rodzic, jak i dziecko muszą cechować się tym samym rodzajem temperamentu. Jeżeli mamy tak, że rodzic jest mm, osobą mniej wrażliwą. A dziecko jest wysoko wrażliwe, to warto tutaj podkreślić to, że dziecko może z tej relacji bardzo dużo czerpać. Przede wszystkim wiadomo, że taki rodzic będzie zachęcał to dziecko do różnych aktywności, do których to dziecko może się po pewnym czasie przekonać. To też jest ważne, że to musi być jakaś taka aktywność, która gdzieś tam się mieści, jeszcze w, w granicach otwartości tego dziecka. Natomiast taka osoba z pewnością będzie to dziecko motywowała do tego, żeby jednak próbowało gdzieś tam nowych rzeczy. Drugą sprawą jest na pewno większy spokój i, i takie opanowanie w tych, w tych reakcjach, z którego też to dziecko może czerpać dla siebie. Tutaj absolutnie nie mówimy o braku wrażliwości na emocje czy też, czy też o bagatelizowaniu ich, ale właśnie taka. Harmonia, takie wyciszenie tych emocji może być bardzo pomocne dla tego dziecka. No i też taka większa bezpośredniość w komunikacji, czyli taki rodzic może nauczyć dziecko wyrażać właśnie te swoje uczucia i emocje, i może być to taka Przeciwstawna tendencja dla tej, którą cechują się zwykle dzieci wysoko wrażliwe, czyli ukrywanie tych emocji, uczuć, gdzieś tam zamykanie się w sobie i, i tłamszenie ich, co oczywiście niekorzystnie wpływa na ich zdrowie. Tutaj, jeżeli chodzi o takie pułapki tej relacji, to przede wszystkim może być to takie zniecierpliwienie, które może wynikać z braku zrozumienia dla wysokiej wrażliwości jako cechy. Taki rodzic może mieć przeświadczenie, że dziecko znowu coś wymyśla. Że, że, że to jakby nie może być prawda, że to jest znowu jakiś wymysł, jakaś fanaberia, no i to oczywiście od razu wpływa na to, że zupełnie inaczej to dziecko postrzega. Też być może dla dziecka sposób komunikowania się takiego rodzica może być niekorzystny, czyli dziecko może mieć poczucie, że rodzic zbyt głośno mówi, albo zbyt tak szorstko się do niego odnosi, mimo że w przekonaniu tego rodzica czy też osób z otoczenia wcale tak nie musi być. Natomiast taka jest tak, tak, tak to dziecko reaguje na, na tego typu sposób komunikacji. Też trudny może być dla rodzica brak takiego kontaktu fizycznego, no bo niektóre wysoko wrażliwe dzieci nie za bardzo lubią jakieś tam przytulanie, głaskanie. Może być też tak, że, że te dzieci będą jedynie chciały odbierać tego typu bodźce ze strony swojego najbliższego otoczenia, czyli rodziców, natomiast już nie bardzo fajnie będą reagować, gdy to samo będzie chciała zrobić babcia czy ciocia, więc tutaj też warto o tym z dzieckiem rozmawiać, warto też dziecko dopytywać, co jest dla niego ok, a co nie jest dla niego ok. Też jest tutaj takie ryzyko, że czasami można, że tak powiem, skorzystać z tego faktu, że dziecko jest podporządkowane i że na przykład ma trudność z wyrażeniem swojego zdania. Mówię tutaj o takiej sytuacji, to nawet z mojej pracy takiej placówkowej, że są takie dzieci, które zawsze na przykład do wszystkiego się zgłaszają, są bardzo pomocne, na przykład chcą sprzątać również też za inne dzieci. No, i teraz z jednej strony możemy sobie pomyśleć, że no dobrze, niech posprząta będzie spokój, będzie posprzątane. No, a z drugiej strony, jeżeli sobie na to spojrzymy z tej perspektywy, no to to jest wzmacnianie takiej właśnie tendencji, że, że jakby to dziecko zawsze ma być obarczone największą ilością obowiązków i ma się stać takim, takim kopciuszkiem. Też tutaj niebezpieczeństwo tkwi w takim porównywaniu, czyli na przykład ja w Twoim wieku to biegałem, ja w Twoim wieku to wspinałem się na drzewa, ja w Twoim wieku to, nie wiem, spędziłem całe dzieciństwo na boisku grając w piłkę i dlaczego Ty też nie możesz tego robić? No co oczywiście wpływa bardzo niekorzystnie na, na samoocenę i na poczucie własnej wartości. No i też ostatnia taka sprawa, czyli podejrzewanie, Takiego dziecka o to, że po prostu manipuluje otoczeniem, że, że ma jakieś takie już tendencje od samego początku i, i tak naprawdę to zachowanie wynika z faktu, że, że ono chce mieć nad wszystkimi kontrolę i chce rządzić, a nie, a nie z, z wyposażenia biologicznego takiego dziecka. No dobrze, a co jeżeli jest rodzic osobą wysoko wrażliwą i dziecko również. Przede wszystkim tutaj jest taka korzyść, że Taki rodzic będzie w większym stopniu rozumiał potrzebę tego dziecka i będzie w stanie posłużyć takim autentycznym przykładem, jak sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Też na pewno będzie cechował się takim podobnym stylem komunikacji, który temu dziecku będzie, będzie pasował. No i też w związku z tym, że, że sam rodzic jakby przerobił na swoim przykładzie różnego rodzaju głębokie, filozoficzne pytania, możemy tutaj. Założyć, że będzie znał odpowiedzi i będzie wiedział, jak na takie pytania reagować. Jedną z takich pułapek w tej relacji może być takie projektowanie swoich potrzeb na dziecko. Czyli tutaj na przykład Aaron w książce na temat wysokowrażliwych dzieci opisywała taką sytuację, że rodzic, jako osoba wysokowrażliwa, bała się wizyty u lekarza, i dlatego, kiedy potem dziecko tej osoby miało iść do lekarza, no to. Tak bardzo dużo czasu poświęciła, żeby, żeby gdzieś tam o tej wizycie z tym dzieckiem porozmawiać. No, no i tutaj jest takie niebezpieczeństwo, że gdzieś tam przez to możemy takie dziecko jakoś jeszcze bardziej wyczulić na tą wizytę u lekarza, czy jeszcze bardziej przestraszyć. Też tutaj może się zdarzyć tak, że ten rodzic będzie cechował się troszkę odmiennym stylem wychowawczym niż od tego, który będzie przejawiał inny, inny rodzic, czyli tutaj już mówimy o takiej relacji w rodzinie, to znaczy, że być może ta osoba, która nie będzie akceptować u siebie tej swojej wysokiej wrażliwości, będzie miała taką tendencję, żeby to jednak drugi rodzic wychowywał to dziecko na takiego. Twardziela, jeżeli to jest chłopiec, tak? Czyli tak bardzo stereotypowo. Jeżeli oczywiście ta osoba nie będzie akceptować tej swojej wysokiej wrażliwości, jeżeli będzie jakoś tam ją wypierać, czy też za wszelką cenę będzie dążyć do tego, żeby, żeby dziecko tej osoby nie musiało być może przeżywać jakichś tam negatywnych doświadczeń, takich, jakie ona sama miała. No tutaj też takim ryzykiem jest totalna odmienność stylu wychowawczego od tego, który przejawiał rodzic tej osoby. Czyli jeżeli na przykład rodzic był osobą bardzo taką nadopiekuńczą, właśnie przez to, że to dziecko było wysoko wrażliwe, no to ten rodzic może albo właśnie powielać ten, ten schemat, albo może pójść w zupełnie drugą stronę, czyli na przykład może na wszystko pozwalać. Też właśnie tutaj ryzykiem jest to, że, że taki rodzic nie będzie za bardzo miał takiej gotowości, żeby próbować z tym dzieckiem jakichś takich nowych doświadczeń, czyli nie będzie nastawiony na takie podejmowanie ryzyka. No, i tutaj ważne jest po prostu zadbanie o, o rozwój zainteresowań dziecka, czyli na przykład można sobie takie wyzwanie rzucić, taki challenge. Dzieci uwielbiają challenge i to w ogóle super funkcjonuje w terapii. Na przykład, że ok, że sobie próbujemy raz w miesiącu nowych rzeczy. I później sobie podsumowujemy, robimy sobie z tego jakąś fajną grę, jakąś fajną aktywność. Myślę, że być może w takiej formie dziecko byłoby skłonne w to, w to wejść. Też, też, właśnie, kolejną sprawą jest to, że. Taka osoba dorosła może cierpieć z powodu właśnie cierpienia dziecka, czyli może mieć takie bardzo duże, duże obawy, jak to dziecko sobie um, poradzi. Natomiast no, tutaj trzeba jakby wiedzieć o tym, że że jeżeli ten rodzic nie zadba o swoje tak naprawdę potrzeby, no to tym bardziej dziecko nie będzie, nie będzie w stanie o siebie zadbać i tym bardziej ten rodzic nie będzie w stanie zadbać o dziecko. To jest tak samo jak z zakładaniem właśnie maski w samolocie, tak? Czyli, żeby rodzic mógł uratować dziecko, to najpierw musi sam założyć maskę. No, i też y, takie mówienie właśnie o swoich doświadczeniach w rozmowach z dzieckiem, y, kiedy tak naprawdę mamy dobre intencje, no bo chcemy podzielić się z dzieckiem naszym własnym doświadczeniem, może generować u niego y, lęk. Czyli tutaj trzeba wziąć pod uwagę to że, to, że jesteśmy jakby podobnie z dzieckiem skonstruowani z tej takiej biologicznej perspektywy. To nie znaczy, że ta wysoka wrażliwość będzie się bardzo podobnie przejawiać. I tak na koniec dzisiejszego odcinka, bo widzę po treści, że, że bardzo dużo rzeczy chciałabym przekazać, ale, ale czas. Bardzo szybko upływa, w związku z tym pewnie będzie trzecia część za tydzień. No, to chciałabym troszeczkę tak to wszystko podsumować, że tak naprawdę w relacji z dzieckiem wysoko wrażliwym kluczowe jest dostosowanie tej komunikacji do dziecka, czyli gdzieś tam respektowanie tej potrzeby dziecka, że nie przepada za hałasem, za krzykiem, za, za jakimś takim podnoszeniem głosu. Ważne jest, żeby cierpliwie tłumaczyć jakby rzeczywistość dziecku, ponieważ straszenie konsekwencjami czy karami tutaj właściwie w przypadku żadnego dziecka nie działa, natomiast w przypadku dzieci wysoko wrażliwych, to, to o wiele jakby z, z większą pewnością można to stwierdzić. Przygotowanie w miarę możliwości takich dzieci na nowe sytuacje, przetrenowanie ich w domu, czy też omówienie. Jeżeli dziecku zdarza się mieć taki moment, że pytamy go o coś, ono nie odpowiada, widzimy, że jest bardzo zamyślone, no to dawanie też takiej przestrzeni i dopytywanie, czy, czy może już się zastanowiło nad tym, czy może już zdecydowało, też dawanie takiej pełnej uwagi, gdy, gdy dziecko coś mówi. Czyli wzmacnianie w ogóle takich sytuacji, kiedy dziecko chce się z nami czymś podzielić. No też równie ważne jest zadbanie o nas samych, czyli, czyli gdzieś tam taka redukcja złości, gdy musimy czekać, aż dziecko w końcu się ubierze. I tutaj, tutaj warto gdzieś tam pomyśleć o takich strategiach, które, które pomogą nam poradzić sobie z, z tą złością. Istotne jest nienarzucanie się z taką swoją bliskością, uważność też na sygnały dziecka, które świadczą o takim przestymulowaniu, czyli jako rodzice, opiekunowie czy też osoby pracujące z, z konkretnymi dziećmi, na pewno po pewnym czasie jesteśmy w stanie już takie sygnały wyłapać. Dawanie tej bliskości, ale właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, realizowanie jej, Poprzez takie sposoby, które też odpowiadają dziecku, pozwalanie na, na okazywanie uczuć, na taką otwartość, natomiast te uczucia oczywiście może dziecko wyrażać na wiele różnych sposobów. I też o to, o czym chyba jeszcze nie wspominałam. Aby też unikać takich sytuacji chwalenia się zdolnościami dziecka, czyli gdzieś tam każdy z nas pewnie przerabiał sytuację, gdy musiał na przykład wystąpić przed swoimi tam babciami czy ciociami, musiał powiedzieć wierszy, ktoś zaśpiewać. Czy, 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 czy coś tam innego zrobić, no to musimy tutaj pamiętać, że z reguły dla dzieci wysokowrażliwych, no tego typu sytuacje są po prostu koszmarem pod kątem, pod kątem właśnie stopnia pobudzenia, pod kątem stresu i nerwów ile to tak naprawdę to dziecko kosztuje w tym momencie, także. No tutaj no warto z tego po prostu zrezygnować, żeby gdzieś tam nie dokładać tych bodźców yy, dzieciom. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy słuchają tego podcastu. A za tydzień już postaram się nagrać ostatni odcinek dotyczący wysokowrażliwych dzieci. Postaram się troszeczkę opowiedzieć o takich czterech kluczach w wychowaniu dzieci, ale także prześledzić sobie tą wysoką wrażliwość, jak ona się kształtuje, jak ona się przejawia, może bardziej na poszczególnych etapach życia. Bardzo dziękuję za uwagę.